Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i jest to taka bardziej ciekawostka, aniżeli poradnik. Wiele osób pytało się mnie, jak to się stało, że dwie osoby na W39, czyli Turor i Adivka, po trzecim dniu, na koniec trzeciego dnia serwera, czyli w niedzielę, wbiły ponad 200 poziom. No i w ogóle z tego miejsca gratuluję tutaj, bo jednak jest to fajne osiągnięcie, dosyć wysokie. Z tym, że no ostatnio są takie zmiany w grze, które bardzo w tym pomagają, o tym zaraz powiem, no ale mimo wszystko jest to dosyć duże osiągnięcie, oprócz tak jakby dużego szczęścia i dużej ilości grzybów, potrzeba także no umiejętności, mimo wszystko trzeba wiedzieć, o co chodzi w tej grze, także jeszcze raz gratuluję. I przejdziemy sobie może, jak to zrobić. Przede wszystkim wymaganiem, aby coś takiego osiągnąć, to jest granie berserkiem, ponieważ berserk to jest klasa, która tak naprawdę może przeklikać praktycznie każdy loch, nie ma w tym ograniczeń jakby. I co jest w tej klasie ciekawego, to że na jakimś tam danym poziomie, mając takie same statystyki jak na przykład wojownik, czy mag, czy tam jakaś inna klasa, on może rozwalić loch, którego ta właśnie druga klasa nie jest w stanie w ogóle do niego żadnego podejścia zrobić, nie ma po prostu szans na przeklikanie go, więc to jest w nim ciekawe i dlatego też on może bardzo szybko expić. Oprócz tego wiadomo, jakieś tam umiejętności gry, no i ogromna ilość grzybów tak naprawdę. Teraz w te pierwsze 3 dni można wydać, no myślę, że na spokojnie 10 tysięcy, jak nie lepiej, grzybów, więc to także jest wymaganie, no ale do tego przejdziemy później. Na wstępie pakiety, o których nagrałem film, które pojawiły się już jakiś czas temu w grze. Polecam wam się zapoznać, jakby dołączyć bardziej, jeżeli chcecie coś takiego robić, tak atakować tą topkę strasznie. Polecam dołączyć do gildii, gdzie macie pewność, że większość osób kupi ten drugi pakiet. Drugi pakiet po prostu grzybiarza, pakiet twierdzy, ponieważ on daje tam bardzo dużo surowców, co za tym idzie, możecie bardzo szybko wybudować wysoką twierdzę i wysoką salkę. Tam chyba z miejsca możecie 6. salkę zrobić. Jeżeli większość w gildii, jak nie wszyscy, zrobią takie salki od razu, to dla takiego grzybiarza jest to bardzo, bardzo dobre, ponieważ jego gemy będą bardzo wysokie, bardzo dobrze rozwinięte już. Co za tym idzie, jakby będzie mu o wiele łatwiej przeklikiwać te lochy, więc będzie mu po prostu prościej, gildia mu pomoże w tym i jeżeli będzie chciał właśnie tak sobie lecieć, to te gemy są naprawdę bardzo ważne na początku, zresztą no całą grę są ważne, ale na początku istotne, więc jeżeli ta gildia będzie bardzo szybko miała rozwiniętych fajnie rycerzy, to jest tak naprawdę bajka dla takiego grzybiarza, który leci po ten 200 w 3 dni. Więc no mówię, jeżeli coś takiego planujecie, to najlepiej się ugadać z taką gildią, która by po prostu, gdzie macie pewność, że taka gildia będzie tak, że członkowie tej gildii będą po prostu kupować ten drugi głównie pakiet. Natomiast jeżeli nie, to po prostu polecam do jakiejś gildii, która tutaj wychodzi na prowadzenie, do jakiejś niemieckiej, no bo w niemieckich gildiach przeważnie wszyscy jednak mimo wszystko kupują te pakiety. Więc jakby to jest w ogóle jakaś postać stworzona tylko na chwilę do śledzenia, znaczy na chwilę, już ją mam jakiś czas, ale po prostu śledzę sobie serwer, dlatego tak wygląda. Także no, to jest pierwsze co. Druga sprawa, teraz jak wiecie, eventy trwają 3 dni. Co za tym idzie, na starcie serwera zawsze był 4 razy event, czyli wszystkie eventy w jednym. I trwały one, były one w sobotę i w niedzielę. Teraz jest jeszcze w piątek. Co za tym idzie, w piątek bez problemu można wbić 25 poziom, czyli twierdzę, już w pierwszy dzień serwera. Z tego co wiem, to tam, nie wiem, w sumie nie pamiętam. A, Turor chyba wbił 29 na W39 i to był max. Tak więc, no jakby mówię, no już tą twierdzę w pierwszy dzień, kiedyś żeby wbić 20 level, to naprawdę trzeba by mieć ogrom szczęścia, a on tutaj już w pierwszy dzień wbił 29, dzięki właśnie temu, że ten 4 razy event jest już od piątku i to jest kolejna rzecz, która jakby o wiele, znacznie pomaga wbić ten wysoki poziom w te pierwsze 3 dni serwera. Po prostu mam wrażenie, że ta gra jest, staje się już, jest coś takiego, żeby jak najszybciej wbić ten 300, tylko że nie wiem po co, bo tam po 300, a dokładniej po 320 jest nagły stop, nie ma już lochów do klikania i ten exploit zaczyna lecieć bardzo wolno. Tak więc no jakby przyspieszają ten early game, nie robiąc nic w late game, więc dla mnie to jest troszeczkę bez sensu, no bo już w końcu dojdziemy dzięki tym pakietom i tym eventom przez 3 dni, dojdziemy do takiego momentu, gdzie po tych pierwszych 3 dniach, jak jeszcze coś zrobią innego, to będzie można i 300 wbić w 3 dni, więc no myślę, że to nie jest ok, nie jest to taka zmiana jakby na plus, no ale niestety tak to jest.
No i tak, no i te pakiety tak naprawdę i ten 4 razy event przez 3 dni to są takie główne, główne symptomy, główne jakby czynniki wpływające na to, że ten 200 w 3 dni można wbić bardzo łatwo. Natomiast co tutaj robić? No odsyłam was do mojego poradnika, jak zacząć, bo oprócz tych dwóch rzeczy i oprócz tej gildii i tak dalej, co wspomniałem do tej pory, ważnym jest, żeby odpowiednio zacząć grać jako grzybiarz, czyli czekamy zrobienia mawki jak do jak najpóźniejszej godziny. Gdy już mają, nasza gildia ma jakieś fajne procenty, to po prostu zaczynamy sobie robić awkę, wbijamy 10 poziom, w gabinecie magii szukamy klasera, ten klaser kupujemy i jakby po prostu go zaczynamy uzupełniać, ciśniemy go na maksa, robimy jak najwięcej, patrzymy sobie ile mają pierwsze miejsca w topce, próbujemy wbić taki sam jak nie wyższy, no i po prostu gramy tak jak typowi grzybiarze, też tutaj nie możemy o tym zapominać. I co dalej? No i potem, gdy już ten klaser uzupełnimy na maksa, czyli już nie możemy jakby więcej wbić tych procentów w tym klaserze, to sobie robimy awkę, z tym, że resztę awki, z tym, że to robimy sobie już po 23, tak żeby gildia miała jak najwyższe procenty, żebyśmy jak najwięcej tego expa wbili. No i wiadomo, no tam w międzyczasie to już nawet w pierwszy dzień można osiągnąć w tym momencie twierdzę, tą twierdzę rozbijamy, kupujemy te pakiety wszystkie, pierwszy i drugi głównie, trzeci potem też. Tutaj sobie będziemy potem mogli dropić gemy, te gemy wrzucamy do itemków, no tutaj w ogóle w zbrojowni w gabinecie jest rolowanie tak naprawdę non stop, ponieważ no nawet jak znajdziemy jakąś broń, która nam tam da 5 średnich więcej, to już jest sukces, już ją kupujemy jako taki grzybiarz i sobie lecimy dalej, więc tu naprawdę no kombinowania jest dużo, nie tyle co kombinowania, tylko po prostu grzybów idzie naprawdę ogrom w te pierwsze 3 dni w tym momencie. No i jak to wygląda? Istotne jest też, aby sobie zgrać dobrze lochy razem z awką i ja wam tutaj powiem, o co chodzi. Tutaj mam rozpiskę po lewej stronie. Loch pierwszy możemy odblokować od 10 poziomu, drugi 20, trzeci 30, od 30 w sensie, czwarty 40, piąty 50, czwarty 40 powiedziałem, chyba tak, czwarty 40, piąty 50. I loch szósty możemy od 70 poziomu w gabinecie magii, a od 80 także na misji. No ja tutaj polecam wam wpisać sobie, będziecie mieli tą rozpiskę, wpisać sobie lochy shakes i kliknąć sobie w odnośnik do forum i tam macie rozpiskę od którego poziomu jaki klucz. Z tym, że jak widzicie, do 5 lochu wszystkie klucze zdobywacie w misji. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, żeby w lochach pocisnąć jak najwięcej mobów, żeby zdobyć jak najwięcej expa, żeby po prostu wam z tej awki, nie brakło wam awki na zdobycie klucza, bo jeżeli coś takiego się stanie, to po prostu nie odblokujecie kolejnego lochu, co za tym idzie, zatrzymacie się z expem i możecie bardzo stanąć. To w ogóle mówiłem też w poradniku jak zacząć i tam też wspominałem jak szybko expić, więc tam o tym wspominałem. Możecie stanąć, przez co reszta was o wiele bardziej będzie do przodu danego dnia, ponieważ oni tutaj sobie przeklikają dużo potworków w tym kolejnym lochu, może nawet dostaną, wbiją poziom, który umożliwi im otworzenie kolejnego lochu, jeżeli jeszcze będą mieli awkę, więc no to jest bardzo istotne, żeby lochów wycisnąć na maksa ile możecie, berserkiem no można ich naprawdę bardzo dużo przeklikać, tak aby sobie te jawki zostawić i potem te kolejne klucze dropić. Także to też jest dosyć ważne. No i kolejna sprawa, myślę, wbijacie 50 poziom, co już się udało w drugi dzień z tego co pamiętam, chyba niektórym. Wbijacie 50 poziom i co dalej? No dalej to już jest bardzo proste. Po 50 poziomie macie dostępny epicki event. Co za tym idzie, możecie tutaj sobie rolować gabinecik, znaczy zbrojownie rolować gabinecik i dropić sobie epiki. Te epiki po prostu sobie dropicie. Epickie itemy wam dają tyle na tych poziomach, że po prostu te lochy sobie klikacie jeden za drugim. Z tego 50 bardzo szybko wbijecie tam na przykład 60, 65, znowu wchodzicie do zbrojowni i gabinetu magii, znowu się przebieracie, znowu jakby wchodzicie do lochów i tak klikacie, klikacie. Powiem wam tak, te lochy do tak naprawdę tutaj piramidy szaleństwa są tak skonstruowane, że jakby nie potrzebujecie nie dodawać w statystyki, nie potrzebujecie zbytnio tam żadnych
żadnych pupili zdobywać i tak dalej, tylko po prostu samo przebranie na kolejne nowe epiki, bo jak wiadomo, epiki, im macie wyższy poziom, tym jakby lepsze macie statystyki, więc ci grzybiarze robią tak, że wbijają od tego 50 około 10-15 poziomów, przebierają się znowu i tak w kółko, i tak w kółko, więc jakby to jest też ważne. I tak jak wspominałem, do tej piramidy szaleństwa, a nawet tutaj dalej, myślę, że ten cyrk grozy, jeszcze nawet twierdza posępnego, to są takie lochy, które wymagają tylko przebrania na kolejne nowe, świeże epiki i po prostu można klikać dalej takim berserkiem, więc jakby to jest jedyny wymóg, nie potrzebujecie tam jakichś dodatkowych statystyk i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu no taki grzybiarz sobie leci przez te lochy, jak już uda mu się wbić ten 50 w ten pierwsze 3 dni, to już jest tak naprawdę, a teraz to jest bez problemu. Teraz kiedyś 50 w niedzielę wieczorem, tak aby się przebrać, dały radę wbić tylko berki. Teraz to tak naprawdę jest możliwe dzięki tym eventom przez 3 dni, każda klasa ma taką możliwość wbić ten 50 i zacząć się przebierać, więc no mówię, gierka idzie bardzo, bardzo stawiają na unikanie early, czyli po prostu bardzo szybkie expienie, żeby jak najszybciej iść po prostu do przodu. No i tak jak mówię, no tutaj w międzyczasie wiadomo, odblokowujecie sobie podziemia, odblokujecie wieże, strefę mroku, które potem też dalej sobie możecie klikać. Ze strefy mroku klucze już lecą z kopalni, więc to też jakby nie jest duży problem, żeby wydropić i tam kolejne lochy przeklikiwać. No i w zasadzie z takich najważniejszych rzeczy to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, jak szybko expić, jak oni to robią. Po prostu, no tak jak mówię, no to jest berserk plus ogromna ilość grzybów i ten trzeci, ten 200 poziom w trzeci dzień serwera można bez problemu wbić. Mówię, no tutaj ten cyrk już też raczej zamykają. Na tym poziomie, który oni mieli chyba pod koniec dnia, to był jakoś 215, 220, to już pewnie robili podejście pod... w sumie na tym to już nawet piekło mogliby zamknąć, z tego co kojarzę, i już powoli na 13 piętro się szykać, tak plus minus oczywiście mówię, coś w tym stylu, więc no mówię, no widzicie, tyle lochów jesteście w stanie przeklikać na samym przebieraniu się w nowe epiki, więc jest to naprawdę bardzo dużo, no do tego dochodzi tornado, strefa mroku, tak jak już mówiłem, i ten level po prostu leci sam. Co jest w tym najtrudniejszego? No najtrudniejsze to jest, oprócz grzybów, to jest to, żeby tak sobie rozplanować, żeby wam te klucze do tego 50 poziomu leciały, tak żebyście mieli odłożoną awkę na zdobycie klucza, gdy już bijecie ten poziom, to jest takie najtrudniejsze, z tym, że no też była jak już dawna aktualizacja, która zrobi coś takiego, że kiedyś ten klucz było naprawdę ciężko dostać w tej awce, nieraz zrobiło się nawet jeden pasek i nie wyleciał, a teraz przeważnie to są 2-3 misje i już ten klucz macie i możecie sobie lecieć dalej z lochami, więc jakby... O, serwer nie odpowiada, fajnie. Więc jakby nie ma z tym problemu, to też jakby zmienili pod to, aby po prostu jeszcze szybciej expić. Więc no w tym kierunku idzie ta gra, czy to dobrze, czy niedobrze, możecie sami ocenić, możecie napisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że wam podmogłem, jeżeli coś tam macie jakieś inne zdanie, coś tam może źle powiedziałem i tak dalej, to piszcie też w komentarzu. A ja was zapraszam na Discorda dla widzów, zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam do lajkowania tego odcinka też, aby dużo osób go zobaczyło. No i dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.